Kontestacja. I witam wszystkich ponownie, mówi Kamil Cebulski, słuchacie Kontestacji, jednego radia wolnego w tym kraju internetowego, na razie przynajmniej, a mamy dzisiaj 10 sierpnia, więc jeżeli słuchasz tego nagrania, jest 10 sierpnia, to znaczy, że słuchasz tego nagrania na żywo. Dzisiaj naszym gościem będzie Paweł Urbański, w zasadzie już chyba jest. Jesteś, Pawle, z nami? Tak, jestem, mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać cię bardzo, bardzo dobrze. Już trochę cię chwaliłem przed audycją na naszym słuchaczom, ale przypomnijmy. Ty jesteś taki facet, co nic nie widzi, a w las, tam gdzie nikt w zasadzie nie był, albo mało kto był, jesteś podróżnikiem, albo tak? Albo się nie chce komuś być. Nie chce się komuś być, tak? Ale jesteś podróżnikiem, może w kilku słowach powiedz, gdzie byłeś. A teraz znaczy, wszyscy robią takie zdziwienie. Podróżnik, podróżnik to może takie trochę za duże słowo, ale głównie miejsca, które byłem, to były góry, wysokie góry, właściwie góry z korony ziemi, czyli z grupy 7 najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. No i z tych gór to już była Aconcagua w Ameryce Południowej, Kilimandżaro, które zdobyłem, potem Elbrus, Góra Kościuszki w Australii, jeszcze raz Elbrus, no bo to jest taka trochę dosyć bezlitosna góra. No i też był lodowiec na Spitsbergenie za kołem podbiegunowym, tak, żeby troszeczkę spróbować zimy. Żeby spróbować zimy, tak? No tak. No dobrze, ale z drugiej strony nic nie widzisz, tak? Jesteś niewidomy. Powiedz mi, po jaką cholerę ty tam łazisz? Znaczy to... Ciężko wytłumaczyć. Jakby jedna sprawa to jest sprawa niewidzenia, tak? Ale ja już nie widzę wystarczająco długo, że miałem naprawdę czas coś z tym zrobić i się przyzwyczaić, jakoś ten temat sobie poukładać i ogarnąć. Dokładnie to już nie widzę 15 lat. I jakby to chodzenie po górach to była taka rzecz, która mnie zainteresowała. Ja po prostu chciałem. Traktowałem to też oczywiście jako wyzwanie. No gdzieś tam zawsze było w kącie to takie myślenie, że jednak nie widzę i że będzie inaczej, że może być trudniej i tak dalej, ale w górach tak naprawdę to chodzi o to, że idzie się jakiś odcinek, często się trzeba tak dosyć mocno ze sobą zmierzyć. No ja pamiętam na pierwszej wyprawie na Aconcagua drugiego dnia ja po prostu umierałem, tak? Już coś tam mamrotałem pod nosem, że nie, już mnie helikopter nawet stąd zabierze, bo ja już nie pójdę. O, wygodny. No bo to był do przejścia odcinek 30 km w ciągu 11 godzin. Okropne. I nie było po prostu zmiłuj. Szedłem tak jak każdy, plecak 15 czy tam ileś kilo i koniec, idziemy, tak? Tak samo było na przykład przy wyjściu na szczyt na Kilimandżaro, też mniej więcej na wysokości 5300. Musiałem się przepalić. Czułem, że jest taki ten moment, gdzie będę się musiał przepalić, bo już mnie bardzo bolały mięśnie nóg i ogólnie tak mi się szło po prostu krok za krokiem. Było tylko liczenie, 50 kroków stop, 50 kroków stop. I to był tylko taki rytm, który mnie trzymał przy życiu. I myślę, że tak może mieć wiele osób. No a jeżeli chodzi o to góry i wszelkie historie związane z wzrokiem, no bo jednak każdy kojarzy te zdjęcia z gór pod tytułem wow, to jak wyszliśmy na Kilimandżaro, była taka mgła, że nie tylko ja za wiele tam nie widziałem. A jednak wszyscy weszli, każdy jednak się cieszył, że był na szczycie. Ja już na tyle się oswoiłem z tym, że nie widzę, to jest dla mnie tak normalny stan, że ja i też te góry inaczej odbieram. Ja się po prostu dopytuję, a co widać? No i wtedy każda osoba mówi swoje, a ja robię sobie wspólny mianownik. Aha, czyli jesteś najbardziej poinformowany, tak? No, plus minus tak. Dobrze, Pawle. Pokrótce wiemy, co robisz, czym się zajmujesz, ale może powiedzmy o tym, jak straciłeś wzrok, że tak powiem biograficznie, przejdźmy tak bardzo szybko, oczywiście, bo mamy tylko godzinkę czasu i wyprawy. Ja straciłem wzrok 15 lat temu wskutek pogłębienia się choroby, która nazywa się retinopatia wcześniacza, jest powodowana przez przetlenienie dzieci w inkubatorze. I w momencie, kiedy jakby ta choroba u mnie zaczęła się budować, nie była tak do końca diagnozowana. Czyli co, miałeś za dużo tlenu, tak?
Tak, tak, tak. I jakby lekarz, to jakby to była historia związana z wtedy tamtejszym stanem medycyny, który nie był wystarczająco zaawansowany, żeby ją zdiagnozować, jakoś blokować. Teraz wiele przypadków, no większość tak naprawdę się leczy lub się zatrzymuje tą chorobę. Czyli na takim poziomie, że... wina techniczna, a nie wina pilota, tak? Tak, 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 tak. Myślę, że dokładnie to było tak, no i no, jakby mi się ta choroba zaostrzyła, bo to ona, jej specyfika jest taka, że ona postępuje wraz z wiekiem, jeżeli w tym wczesnym stanie się jej nie zablokuje lub wyleczy. Straciłem ten wzrok w wakacje, tak przed... Ile lat wtedy miałeś? 13 lat. Miałem 13 lat, to było w lipcu, wtedy właśnie jeszcze był system szkolny, kiedy było 8 klas. To było przed 7 klasą podstawówki. No i ja tak wtedy jakoś, no, wakacje po wakacjach, no, wróciłem do mojej szkoły. Miałem takie bardzo fajne wsparcie mojej klasy, jakby ta moja klasa tak naprawdę bardzo stanęła na wysokości zadania. No i po tym odcinku 7-8 klasa stwierdziłem, że już tak dalej się nie da. Byłem 2 lata w liceum w Laskach pod Warszawą, to jest specjalna szkoła dla osób niewidomych, słabowidzących. I po 2 latach tak naprawdę był dla mnie też bardzo ważny punkt zwrotny. Dostałem propozycję wyjazdu do międzynarodowej szkoły. Wtedy to była jedna z 9 takich szkół, teraz jest ich więcej. Dokładnie to szkoła się nazywa Red Cross Nordic United World College. Straszna nazwa. Jest to szkoła z grupy szkół Zjednoczonego Świata, gdzie powstał pomysł na maturę międzynarodową. Specyfiką tej szkoły jest to, że tam się ściąga ludzi z całego świata. Naprawdę. U mnie w szkole byli ludzie z 81 krajów świata. No i pomysł był taki, że miałem spróbować matury międzynarodowej, zmierzyć się z nią, a jednocześnie też no, być takim pilotem w tej szkole, żeby przygotować grunt dla ewentualnie kolejnych osób niewidomych. No i to było dla mnie takie bardzo, bardzo fajne przeżycie, bo szkoła była nieprzeciętnie wymagająca. No, uczyliśmy się z podręczników akademickich, nikt nam niczego nie dyktował. Często przesiadywaliśmy gdzieś tam w bibliotece, bo trzeba było gonić eseje czy jakieś inne historie. No ale szkoła była też na tyle fajna, że naprawdę jak mieliśmy tydzień na narty, no to nauczyciel taki jeden... No nie mów, że jeździłeś na nartach. No jeździłem. No nauczyłem się na... To czemu w choinki nie walnie? Uderzałeś w choinki? Nie, no ja raz walnąłem w choinkę, ale to było na biegówkach, więc tak, tak kreskówkowo, wiecie, walnąłem w choinkę, śnieg nie zasypał i tak dalej. Ale nauczyłem się też jeździć na zjazdówkach, no i to w ogóle było fajne, takie uczucie właśnie, jak się tak płynie po tym śniegu, gdzieś tam gościna, to skrzypi, tak, chrobocze, bo jest trochę bardziej obrodzony. A skąd wiedziałeś, w którą stronę jechać? No, jechał ktoś za mną. Jakby to nie jest tak, że ja jechałem sam, tu wielki bohater, umrę śmiercią tragiczną, ale bohaterską. Jechał ktoś za mną i po prostu no, podpowiadał prawo, lewo, ścina. I po prostu nie jeździliśmy jakoś tam szaleńczo, szybko. No w rezultacie tych moich prób narciarskich wynikło to, że wygrałem najstarsze na świecie zawody narciarskie dla osób niepełnosprawnych. O. Wygrałem główny bieg zawodów na 20 km, bieg na 10. Halo, Pawle? Halo, Pawle? Coś nam połączenie szwankuje z Pawłem. Zaraz spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Chwilunia jeszcze. Więc... Halo, Pawle, jesteś? Halo, Pawle? Słychać mnie już słychać teraz? Słychać cię, tak, słychać cię. Tak, nawet nie, jak pisałeś coś na klawiaturze, cię było słychać. No mów, wygrałeś tak. Konkurs jakiś, znaczy... Narciarskie. Tak jest. Dla osób niepełnosprawnych, najstarszy na świecie. I naprawdę nawet był sposób na strzelanie w biatlonie. Straszne rzeczy opowiadasz. Nie, no strzelaliśmy należąco, karabinek miał ogranicznik, więc nie można było tam strzelać, że tak powiem, po krzakach do jakichś tam ludzi. No i
mieliśmy słuchawki, no jak się założyło te słuchawki, to w zależności od tego, jak dobrze się mierzyło, to ten dźwięk był niższy lub wyższy. No strzeliłem 1 na 10, super. Także ja myślę, że to jedna kwestia to jest to, że no, człowiek ma takie czy inne tam możliwości i ograniczenia i to jest każdy, no tam, czy ja, czy ty, no każdy coś tam sobie znajdzie, tak? No, to nie jest tak, no nie wiem, no może się okazać, że ty się boisz pająków panicznie, czy czegoś innego. No i potem trzeba znajdować po prostu sposoby, no. Niektóre rzeczy na przykład można sobie odpuścić, ja niekoniecznie muszę przestać się bać pająków, ale są takie sytuacje w życiu, gdzie trzeba sobie radzić, bo inaczej się zostaje na lodzie. Dokładnie, Pawle, to... Ale powiedz mi, skąd się wziął w sobie pomysł, żeby organizować różne wyprawy? Znaczy to ewoluowało, tak? Ja uważam, że każda jakaś większa rzecz, w którą też się wchodzi z jakimś zaangażowaniem i to trwa dłużej niż to przysłowiowe 5 minut, to jest zawsze jakaś ewolucja. Pierwsza wyprawa to właściwie jakby wyniknęła z tego, że ludzie z Uniwersytetu Gdańskiego, których poznałem, wcześniej podobne wyprawy organizowali. Tam był właśnie Kuba Jakubczyk, mój trener judo, który głównie te jakoś... I jeszcze wyprawy... judo trenujesz? No już teraz tak w sumie nie, ale były takie 2 lata, gdzie trenowałem, więc mogę ci parę fajnych rzeczy pokazać. To następnym razem, jak się zobaczymy. I była to właśnie pierwsza wyprawa, gdzie no ja po prostu powiedziałem, że chcę spróbować. Mnie kręciła tam właśnie Ameryka Południowa, no i był też ten wątek Aconcagua, tak? Ja miałem doskonałą świadomość, jaka to jest góra, że jest też w koronie ziemi, no i też wiedziałem, że nie ma wiele osób niewidomych, które jednak takich rzeczy się podejmują i traktowałem to tak jako wyzwanie, też jako coś takiego, co może się fajnie wpisać w moją historię. No ale z drugiej strony ja myślę, że to była taka kolejna rzecz mocna, którą chciałem zrobić, tak? No bo była już ta matura, były te zawody narciarskie, na studiach całkiem okej mi szło. No a nie wiem, ja mam jakiś taki dziwny charakter, że lubię wyzwania, a jeżeli jeszcze jest to coś, co tak niekoniecznie gdzieś tam często się zdarza, to ja już w ogóle po prostu cały przepadam. No i się w ten sposób zaczęło, od wyprawy na Aconcagua. Tak. Na Aconcagua, na której skręciłem kolano, nie wszedłem, helikopter mnie ściągał z tej góry. W ogóle lecieliśmy o bardzo pięknej porze, o godzinie 9 rano, między 2-5 tysięcznikami sobie wschodziło słońce. Do tej pory nasza lekarz wyprawowa żałuje, że aparatu nie wyciągnęła. Czyli się nie udała wyprawa na Aconcagua, tak? Nie. I na... Halo, Pawle, znowu zamilkłeś. Halo, uciekłem? O, jesteś. Jestem. Słuchajcie, leciałem, no i tak... Ja myślę, że to... Nie ma co tu się doszukiwać jakichś dziwnych historii, ale pilot dał mi słuchawki, mówi, masz, posłuchaj sobie. No, założyłem te słuchawki i on mi wrzucił Oasisa Don't Look Back in Anger. Piosenkę jakąś. Tak jest. No i no Don't Look Back in Anger, no tak trochę przysłowiowo, tak, no bo z jednej strony wiedziałem, że wejście się nie udało, ale to był przypadek i miałem jakiś taki niedosyt, ale na pewno nie czułem, że to była jakaś taka złość. No, ale i tak wyprawa, że tak powiem, no udana. I tak byłeś strasznie wysoko. Powiedz mi... No 5-600. No, to co najmniej 4 razy tyle, co ja. Jak byłem na jakimś tam Giewoncie, czy tam... No ale nie, to nawet jest, 4, 2. To jest tak naprawdę sprawa, zależy co kto lubi i jak się właśnie komuś... No dobra, ale... że tak powiem, łyknąłeś ten haczyk. No tak, no za rok zdobyłem Kilimandżaro. Opowiadaj o Kilimandżaro. No Kilimandżaro to w ogóle było mistrzostwo świata, no bo już tak, no już byłem taki przetarty, no bo tu Aconcagua, to już wiedziałem o co chodzi. Oczywiście bieganie, no bo sponsorzy, no ileś pieniędzy własnych. Już bardziej profesjonalnie. Tak. No, znaczy przy Aconcagua też podobnie było. No jakby po raz kolejny wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić z tego film. Właśnie za Aconcagua powstał film, który telewizja zrealizowała. Halo, Pawle? Jestem. O, dobra, mów. Jestem, dobrze.
Więc tak, jechałem na to Kilimandżaro. Oczywiście przed wyjazdem wszystko naraz. No i była taka historia pod tytułem poniedziałek. Wszyscy się spotkali u mnie w akademiku, jeszcze wtedy w Sopocie byłem na studiach. Robimy taką plus minus tam odprawę, no bo w środę jedziemy. No i co się okazuje? Sprawdzamy paszporty. Ktoś mi tak inteligentnie przeczytał ważność paszportu, że powiedział mi, że ta... Halo, Pawle, znowu coś znikasz na chwilę. Odezwij się, Pawle. No i znowu mamy małą przerwę w nadawaniu. Halo, Pawle, jesteś już? No, chyba jestem teraz. Jesteś, już jesteś. Właśnie nie wiem, ja przypuszczam, że to może coś po prostu sieć czasami, no niestety nie dawać rady. A jak będzie się częściej zdarzać, to za chwilę zadzwonisz do nas, ale mów, bo paszport, więc, data ważności. Ale takie przerywniki są dobre na zebranie myśli. Więc tak, sprawa była taka, że mamy jechać, okazało się, że ktoś mi źle przeczytał datę ważności paszportu. Ten paszport się kończył w dniu naszego wylotu. No to tak w sam raz, muszę powiedzieć, no. Tak w sam raz. No wylecisz, tak powiem, chyba jeszcze, nie? Trzy godziny przed odlotem samolotu miałem paszport tymczasowy. Dało się załatwić. Tak, ja myślę, że to jest też taka bardzo ważna rzecz, że no jednak do tych sportów takich trochę ekstremalnych, to jednak chyba trzeba mieć charakter, żeby właśnie wytrzymać też takie rzeczy. Naprawdę dzień do wyjazdu. Tak, kupa paszport. Pieniędzy. Słucham? Kupa pieniędzy wydanych. No już kupa pieniędzy, znaczy to, że ileś pieniędzy wydanych, to jedno, tylko że wszystkie dokumenty podpisywałem ja. Mogłem nie pojechać, to raz. Dwa, no to faktycznie było tak, że jak jechaliśmy na lotnisko. Ja musiałem ten paszport w Radomiu sobie wyrabiać ze względu na moje oryginalne miejsce zamieszkania. Bratu coś po prostu siadło w samochodzie. Także po drodze dojechać na to Okęcie. Już mnie tam wywoływali z głośników. No i jak już tak skręcaliśmy tam w stronę terminala, to jeszcze tak na desce rozdzielczej podpisywałem umowę ze sponsorem. No to ci muszę powiedzieć, w sam raz to umowę podpisałeś. No ale właśnie, Paweł, ty działasz na tym rynku, już trochę dużo, no bo w sumie no, jest jakiś taki rynek takich właśnie wypraw czy przygód. Przykładowo tutaj rozmawialiśmy na ostatnim Contest Campie z człowiekiem, który motorynką czy tam jakimś tam motorkiem małym aż pod Gibraltar pojechał, czy ktoś inny rowerem całą pustynię Gobi przejechał. No i to się szuka pod to sponsorów. Powiedz mi o tym rynku. Czy łatwo znaleźć jakiegoś sponsora, który to wszystko sfinansuje? Nie jest łatwo. Jakby sprawa jest taka, że sponsoring wtedy działa, jakby kiedy mają miejsce na przykład takie trzy rzeczy. A. Ktoś naprawdę chwyci temat. Bo naprawdę firmy przy swoich środkach mogą te pieniądze ulokować w wiele różnych mediów. Dwa. To musi być naprawdę wymiana świadczeń. Jakby rzadko się zdarza, kiedy sponsor mówi, że tak naprawdę słuchaj, okej, jedź, nie jest to dla nas aż tak duża kwota, no jakby w jakiś sposób fajnie, jeżeli będziemy zaznaczani. Z reguły to jest po prostu jakby wymiana korzyści. Jedna rzecz to jest fajny temat, ale dwa to jest dużo pracy. No i trzecia rzecz, no też trzeba mieć wyniki. Jeżeli chce się to potraktować jako coś cyklicznego, to naprawdę no jakby trzeba mieć tak zwaną teczkę. No teraz nie tyle rynek, teraz się pojawiło coraz więcej osób, które jednak chcą coś robić, chcą jeździć. Zawsze ten taki sport wyczynowy,
był kojarzony ze sponsorami, już nie jest jakąś rzeczą nadludzką przygotować ofertę, wysłać ją w kilka miejsc, no i często też się spotykamy z takim... Pawle, i znowu cię urwało. Halo? O, jesteś. Okej. Sprawa jest taka, że jakby różnych rzeczy, które są do siebie podobne, czy wypraw górskich, rejsów, jest bardzo dużo. I no tak naprawdę często też firmy, do których się ludzie zgłaszają, można policzyć na palcach jednej ręki, tak? Bo to są kojarzone banki, ubezpieczyciele, firmy farmaceutyczne czy z innych branż. I tam nagle komuś w marketingu może wylądować w ciągu tygodnia 60 ofert. No dokładnie. No i udaje ci się przebić przez te oferty? Ja myślę, że też dlatego się udaje, bo jakby ja się zrobiłem trochę takim ewangelistą tego mojego projektu. Wszędzie o nim opowiadam. Był taki okres czasu, kiedy ja chodziłem z torbą, nawet tak gdzieś pracując, robiąc różne projekty informatyczne, gdzieś tam zawsze w tej torbie na przykład miałem 5 kopii oferty. Tak dosłownie na dwie strony napisane. Tu byłem, tam byłem, dlatego chodzę po górach, bo to. I zostawiałem po biurkach. No pewnie, pukajcie, a wam otworzą, tak? Nie na tej zasadzie. Tak. Cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. No plus, no jeszcze jest taka sprawa, jeżeli rozmawiamy o projektach takich sportowych, jakiego rodzaju to jest przedsięwzięcie. W moim przypadku ja nie mogę jechać sam. Na przykład musi ze mną jechać przynajmniej jeszcze dwie osoby, które idą ze mną w górach. Z reguły sponsor chciałby, żeby był też lekarz czy jakaś kamera. Także naprawdę to jest praca na cały zespół. I no dla mnie to są też takie często bardzo dobre lekcje, jak poruszać się po prostu w biznesie. Na przykład? Halo Pawle, znowu znikłeś nam tutaj. Może zadzwoń do nas. O. I znowu mamy nieplanowaną przerwę techniczną, więc wrócimy za chwilę. A wy zastanówcie się nad tym, jakie pytanie za chwilę zadacie Pawłowi i będziecie do nas dzwonić. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A ja już się zajmuję łączeniem z Pawłem ponownie. Halo Pawle, słyszymy się? No halo, ja myślę, że spróbujemy już po prostu przez telefon. Jasne, że tak. No to mówiłeś, że dużo uczysz się biznesu z tych właśnie takich wojaży między sponsorami. Rozwiń to. Znaczy, to jest tak naprawdę, to jest kwestia tak, sprzedania mojej osoby, sprzedania tego projektu w takiej sytuacji, gdzie, no nie oszukujmy się, idzie człowiek, który kompletnie nic nie widzi, z całym bagażem jakichś stereotypów i wizerunku, jaki jest wykreowany w społeczeństwie. No i mówi, że chce jechać na górę, która ma 6000 metrów. Strasznie brzmi, co przyznaję. Czyli tak naprawdę, no jakby z jednej strony ten mój projekt, to, że ja nie widzę, jest dla mnie jakimś wyróżnikiem, ale z drugiej strony też może działać i na minus. No i gdzieś trzeba w połowie spotkać. Ja przypuszczam, że dlatego mi się udawało wypracować te kontakty i jednak myślę, te firmy, które mnie wspierały, no bo jednak te wyjazdy z góry były takie szczere. Ja nawet w pierwszej kolejności chciałem pojechać, zdobyć tę górę, coś fajnego zrobić. No wiadomo, pieniądze są potrzebne, ale są potrzebne wszędzie. I często też jakby opierałem się na własnych środkach. No gdyby nie było jakiejś takiej pasji i zapału, to przypuszczam, w ten sposób bym nie robił. Bo jednak przez 3 lata to często było dosyć duże gimnastyki. Okej, Pawle, robimy przerwę, gdyż mamy słuchacza. Remola na linii mamy. Witamy cię, Remol.
Cześć, cześć. Ja mam takie pytanie do Pawła. Ponieważ wiem, że dużo osób ma coś takiego, że nie wie, jak się zachować przy osobie niepełnosprawnej. I mam takie pytanie do ciebie. Jak reagujesz na takich ludzi, to znaczy, może jak ludzie reagują na ciebie? A jak powinni? Jak reagujesz na takie osoby, które po prostu nie wiedzą, jak się zachować przy tobie? To znaczy się tak. Ja uważam, że to jest praca domowa do odrobienia z obu stron. Ja uważam, że to jest całkiem normalne, że ktoś może na przykład nie wiedzieć, jak ja pracuję z komputerem, czy jak mi w jakiejś specyficznej sytuacji pomóc. No bo jednak niepełnosprawność charakteryzuje się tym, że to jest jakiś wyjątek od normy, tak? No, zdrowego człowieka, który może x, y, z. No ale żeby to działało, to osoby, które faktycznie no, tak, z racji tablicznej nieprzypadłości potrzebują pomocy, one muszą się nauczyć o tym mówić, tak? Nawet jeżeli w jakichś sytuacjach jest to dla nich trochę trudne, muszą mieć jakiś swój szablon, żeby sobie po prostu ułatwiać życie, bo ludzie chcą pomagać, ludzie chcą coś robić, ale trzeba też i pomóc sobie, tak? No, ja na przykład jadę gdzieś tam w tramwaju i się pytam czasami o przystanek. Nieraz są takie sytuacje, że zapytam się o przystanek, ktoś mi mówi, a no po dwa następne dalej. I słyszę gdzieś tam z tyłu, o dobrze, że się pan zapytał, bo ja też nie wiedziałem. Także no, ja myślę, że no, jedna rzecz to jest no, no ktoś ma taką czy inną przypadłość, coś mu się przytrafiło i to jest rzeczywistość i się nie zmieni. Więc trzeba sobie po prostu do niej obudować. No, że tak powiem, cały warsztat, tak? Ja przypuszczam, że Kamil, który trochę jednak podróżuje po Polsce z racji tego, co robi, też często był w takich miejscach, gdzie po prostu jechał i kompletnie nie wiedział, gdzie ma iść, gdzie ma to, jak ma to znaleźć, też się pytał, tak? No. Okej. Okay. Remol, czy wystarczy taka odpowiedź, czy jeszcze jakieś pytanko, komentarz? Odpowiedź mnie satysfakcjonuje i więcej pytań nie mam. Nie mam, nie posiadam. No to się cieszę. Okej, trzymaj się, Remol. Dzięki bardzo. Słuchaj, ja mam, Paweł, do ciebie pytanie. Powiedz mi, czy... No, powiedziałeś, że na takim biurku ląduje niekiedy 60 podań, czy tam ilość. No, dużo w każdym bądź razie i ta tendencja narasta. Czy nie uważasz, że to, że jesteś właśnie niewidomy, czy to nie jest, że tak powiem, plus dla ciebie, że gdybyś widział, to nikt by ci tych pieniędzy tak naprawdę na te wyprawy nie dał, no bo o ja myślę, widzącym, tak. Czekaj Paweł, jeszcze dokończę, no bo o widzącym dziecku, które było na Kilimandżaro, nie powiedzą w Panoramie na przykład. No, ja myślę, że to na pewno w taki sposób działa, tak, no jakby nie da się ukryć, no ale z drugiej strony, no co ja na to poradzę, że nie widzę, no tak mi się przytrafiło. No tutaj dobrze, masz dzięki temu przewagę konkurencyjną, tak? No z jednej strony tą przewagę mam, ale tak jak mówiłem, też się często pojawia bardzo dużo znaków zapytania, ja naprawdę te znaki zapytania widzę przy rozmowach. Ja wiem, że ląduje ileś podań, tak, no i ale są też inne wyprawy, które wyjeżdżają, więc jednak ludziom się udaje przekonywać sponsorów. No sprawa jest też taka, że ja, tak jak i każda inna osoba, nie jest w stanie wysłać oferty wszędzie, wszystkim o właściwej porze, z właściwą czcionką, więc ja uważam, że jednak miejsca jest bardzo dużo. No a druga sprawa jest też taka, że jakby mój projekt i moje wyjazdy to jest jedno. Ja już byłem w wielu miejscach, jednak zdobyłem i Kilimandżaro, i Kościuszko, był też ten Spitsbergen. Mój, jakby tak powiedzieć, moja taka skrzynka przygód jest już na tyle duża, że ja niekoniecznie może potrzebuję już takich super dużych wrażeń, ale to, co mnie teraz jakoś popycha do kolejnej wyprawy, która będzie za tydzień, to jest to, że ludzie się tym interesują, tak, że często dostawałem na przykład maile od osób, które miały jakąś trudniejszą sytuację, czy od kogoś, kto akurat chciał sobie coś przemyśleć ważniejszego i zmotywowało go do podjęcia do jakiejś decyzji, tak, że stwierdził, że no jednak nie ma
jakby no nie warto sobie szukać jakichś takich głupich, prostych wymówek, tak? Jeżeli chce się coś zrobić. No właśnie, no bo to trzeba jednak, Pawle, tutaj wielki szacunek dla ciebie, no bo nawet ostatnio chyba na blogu czy gdzieś wywiązała się dyskusja, gdzie ktoś powiedział, że studiując dziennie, no to raczej nie ma czasu na prowadzenie własnej firmy, tak? I ja przez bardzo długi czas, że tak powiem, przywoływałem twój przypadek właśnie, że no przecież można i studiować, tak? Być niewidomym i jeszcze robić firmę i jeszcze organizować wyjazdy, tak? Znaczy, no to w pewnym momencie gdzieś tam zaczyna się gryźć, jest coś kosztem czegoś, ale to są takie same naturalne regulatory, tak? Jak zacząłem za dużo jeździć, nie pilnowałem firmy, no to mi po prostu saldo tak malało i to był taki automatyczny regulator, żeby trochę mniej jeździć, więcej pracować. Ja myślę, że to jest tylko kwestia tego, żeby sobie dobrze poukładać, co się w końcu chce robić, a że tak powiem, mierzyć takimi historiami, a ja bym może chciał to lub chciała i tak tu czegoś spróbuję, ja już się nauczyłem jednej rzeczy. Widzę nowy temat, myślę sobie, fajny, interesujący, czytam coś o tym, próbuję robić, jak tak ktoś mi trochę w głowie, w duchu podpowiada, to niekoniecznie, to nie jest twoje jednak. Źle się w tym czujesz, no jakby to taki przyciasny garnitur. Ja już od razu to zostawiam, bo wiem, że to będzie tak wracało i tak się za to nikt nie zabierze. Ja teraz wróciłem do mojej informatyki, architektury korporacyjnej. Świetnie się w tym czuję. Ja po prostu, mi się chce w tym siedzieć, dłubać, czytać godzinami. No i myślę, że dlatego mogę ileś rzeczy łączyć naraz, tak? Ja wiem, że nie każdy ma taką sytuację, bo akurat no, musi pracować gdzieś na tak zwanym etacie, bo tak jakby wymaga to jego sytuacja, ale na pewno może sobie znaleźć jakąś tam odskocznię, tak? I tutaj jedna taka ważna rzecz, której ja się nauczyłem. Poziom zadowolenia i to, co się czuje dzisiaj na szczycie Kilimandżaro, czy no nie wiem, bo udało się zrobić coś powiedzmy takiego nawet małego, nie wiem, szybciej ułożyć pasjansa od kogoś, jest taki sam. Dobrze powiedziane. Słuchaj, a wbrew pozorom, że tak powiem, budowanie czegoś takiego, co ty robisz, tak, no to jest trudna rzecz, no bo szczerze powiedziawszy, gdybyś ty do mnie przyszedł i powiedział, Kamil chce wejść na jakąś tam górę, Aconcagua na przykład, to ja ci powiem, facet, weź, że ty siedź sobie w domu, a nie wchodź na jakieś tam nie wiadomo jakie góry. Ja bym przynajmniej taką radę ci podał. I ta rada moja by cię na pewno nie zniechęciła. Powiedz mi, czy ludzie cię raczej zachęcają do tego, żebyś kontynuował, czy raczej nie bardzo? Ja myślę, że to jest tak pół na pół. Często jest tak, że ktoś mówi nie, a ja wtedy, ale czekaj, bo nie znasz tematu. I można kogoś, że tak powiem, nawrócić. No, jest ileś osób, które cały czas kibicują, to widać jak jadę gdzieś na blipie, jak zaczynam puszczać niektórzy, tu przeszedłem, tu jesteśmy, nie wiem, na Elbrusie w Beczkach, kiblujemy, bo nie ma pogody czy coś. I tutaj widać te osoby, które kibicują. Jest ileś osób, które narzekają i będą narzekać. No pomimo tego, że ja bym chciał czasami jakoś, nie wiem, mieć taką moc sprawczą, że może by mniej marudzili, no to może by im się coś spodobało, no to też czasami się tego nie da zrobić i no jednak w życiu jest ważne to, żeby mieć takich ludzi, którzy nas popychają do przodu, a nie ściągają w dół, tak? Czyli, że tak powiem, obracać się w tym towarzystwie, które jest raczej nastawione na tak. Tak, no, jeżeli ktoś chce być jakimś takim męczennikiem, to no przynajmniej ja tak uważam, no to okej, można się kłócić, można ileś razy dyskutować, no, ale nie po to na przykład wchodzi się w taki projekt jak mój, który no jest jakoś tak naprawdę, ja uważam, niekoniecznie jakimś tam szablonowym standardowym sportem, to kosztuje najdużo wyrzeczeń.
no żeby się przejmować jakimiś osobami, które no co by nie mówić, tak będą marudzić, tak? Lepiej mieć kilka tych osób, które popychają do przodu i pomagają, no bo dlatego się zdecydowaliśmy takim kosztem, takimi wyrzeczeniami, poświęceniem, żeby jednak tą górę zdobyć, tak? Dobrze, Pawle, słuchaj, o tobie może już na razie przestańmy mówić. No bo popatrz, ty udało ci się, jeździsz na te wyprawy, prowadzisz firmę, zarabiasz, tak, jest w miarę okej, okay, ale bardzo dobrze na pewno znasz to środowisko niewidomych ludzi, tak? I powiedz mi, czy ci ludzie mają jakąś motywację do tego, żeby coś osiągać, czy raczej liczą na jakiś taki socjal, czy no nie wiem. Nie, znaczy ja myślę, że teraz jest wiele osób, które naprawdę zobaczyły możliwości, chcą coś robić, ale mimo wszystko one jeszcze się poruszają w tym takim echu stereotypu osoby niewidomej sprzed kilku lat. Tak? No bo to wiesz, no niewidoma, no to potrafi po pierwsze zdołować człowieka, no a po drugie, no to wiesz, no to jest większa przeszkoda, że tak powiem, w działaniu niż studiowanie, tak? Znaczy ja powiem, o co mi chodzi, jakby to echo, o którym ja wspomniałem, to są to wszelkie takie zakorzenione stereotypy co do możliwości, głównie też i zawodowych, że jak ktoś nie widzi, no to tłumacz albo masażysta, i tak dalej. Jednak teraz już technologie poszły na tyle do przodu, że jakby komputer jest w stanie na przykład zastępować tą drugą osobę, jeżeli chodzi na przykład o jakąś pracę, nie wiem, z tekstem, czy całe środowisko Microsoftowe, Office'a. Ja przypuszczam, że naprawdę taka podstawowa praca biurowa, osoba niewidoma jako, nie wiem, asystent czyjś, nie wiem, research w internecie, co teraz się robi coraz bardziej ważne, no, programowanie, to też nie ma problemu. Ja myślę, że teraz tak naprawdę to pokolenie, które nie wiem, jest w szkole średniej, czy jest na studiach, ono zacznie jakąś taką po prostu dużą zmianę. Samemu, od siebie, no zawsze będzie ileś osób, które myślę, że nie tyle jakby nie poradzimy sobie z jakimiś wymaganiami, chociaż to może też, może bardziej nie poradziły sobie z tym, że straciły wzrok i nie były w stanie tego przekuć na tą akceptację, że taka jest rzeczywistość. No dobra, zostawmy już może tych niewidomych w spokoju. Powiedz mi, czym się teraz zajmujesz? Znaczy, oprócz tej planowanej, bo teraz pewnie siedzisz nad jakimiś papierami, żeby na tego Mont Blanca wyjechać. Znaczy tak, Mont Blanc już jest praktycznie zorganizowany. Tylko paszport unii, to znaczy dowód osobisty traci ważność. Nie, paszportu nie potrzebuję. Rzeczy formalnych tak naprawdę to jeszcze muszę jutro lub pojutrze wykupić sobie ubezpieczenie od sportów ekstremalnych. To jest takie ubezpieczenie na jakiś okres czasu, na przykład na tydzień. A czekaj, powiedz mi, czy ty masz jakąś wyższą stawkę niż normalni ludzie, którzy widzą? Nie, to jest normalna szablonowa stawka, no nie wiem, takie 3-tygodniowe ubezpieczenie to jest kwota tam na przykład 200 zł, w tym jest takie tak zwane tradycyjne śmigło, czyli helikopterek, odpukać. Nie wiem, no dzisiaj trochę poprzeglądałem rzeczy, które mam, zobaczyłem, że mi brakuje jakichś dwóch takich tam bzdur, które trzeba albo dokupić, albo pożyczyć. Ja teraz przed Mont Blanc, no to jakby porządnie się wysypiam, trenuję sobie kondycję, w sensie taką wytrzymałość. Żadne jakieś bardzo forsowne ćwiczenia, ale kilka razy na dzień, tak na przykład po 10 minut poskakać sobie, tak jakby się skakało na skakance. Tak trenuję łydki, że po prostu bomba. No i teraz ten okres przed Mont Blancem jakby też wykorzystuję na to, żeby już bardzo formalnie wystartować, trochę zrestartować moją firmę, czyli te moje usługi doradcze. Wszystko ma swoje miejsce, tak? Jakby też trzeba czasami układać. No i nastawiam się w głowie, że na ten Mont Blanc ma taką wysokość, jaką ma, ale to jest tylko ileś tam tysięcy kroków. Tak, ileś tam tysięcy. Tak. No, liczyć nie będę, bo oszaleję. Zazdroszczę ci.
tej werwy, tej chęci i tak dalej. Słuchajcie, dzwońcie do nas, na telefonicznej to będzie 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Urbańskim, człowiekiem, który się właśnie przygotowywuje do wyprawy na Mont Blanca, a był na Kilimandżaro, w Górze Kościuszki, Aconcagua, Spitsbergenie i co jeszcze ominąłem? Elbrus. A, właśnie, Elbrus. Tak. Elbrus mnie nie lubi. Słuchaj, no to miej go gdzieś, następny będzie Everest, tak? Dzwońcie do nas, moi drodzy, bo za tydzień możecie już na przykład z Pawłem nie porozmawiać, no bo to różne rzeczy się mogą przytrafiać. Dobra, Paweł, powiedz, czym się teraz konkretnie zajmujesz, bo wiem, że jakieś tam biznesy robisz jako usługi doradcze, czyli doradzasz, jak to jest z tą niepełnosprawnością, tak? Tak dokładnie to ja jestem formalnie certyfikowanym architektem korporacyjnym, czyli... Co, budynki robisz? Dokładnie powiem, o co chodzi. Tak naprawdę to jest umiejętność pracy na pograniczu biznesu i technologii. Często te projekty na przykład mają taki charakter jak wymiana całej technologii. No, na przykład firma X mówi, że my już tego oprogramowania nie wspieramy, bo jest za stare. Trzeba podnieść do nowszej wersji. Najlepszy taki przykład zastosowanie architektury to są historie, kiedy łączą się dwie, trzy lub cztery bardzo duże firmy i trzeba uwspólniać technologie, procesy, decydować, co wyrzucamy, co zostawiamy. Często jest też bardzo dużo takich zagadnień, na przykład prawnych. No, ciekawy przykład to są farmaceutyki. Na przykład niektóre farmaceutyki po to sobie budują centrum danych gdzieś tam w jakimś kraju, bo prawo tego kraju nie zezwala na przykład na przetrzymywanie, nie wiem, dwóch czy trzech elementów danych związanych z identyfikacją osoby poza granicami tego kraju. Czyli to jest tak naprawdę bardzo dużo pracy. Często takie już ogromnie szczegółowe, tak, gdzie się po prostu przegląda systemy na poziomie jakiejś kolumny danych w bazie danych i co z tym można robić. Aż po takie przejście po prostu do góry, tak, że na przykład kreskami się łączy, że były cztery firmy, po co nam cztery systemy finansowe księgowe, trzeba je sprawdzić. To jest jedna rzecz. No ja też bardzo dużo się zajmowałem systemami obiegu dokumentów, archiwizacji i też bezpieczeństwa dokumentów. Na to się nakładają wszelkie historie z modelowaniem procesów, integracją danych. No skąd się tak naprawdę też wzięła ta architektura korporacyjna, bo ja w pewnym momencie mojego życia nie wiedziałem, czy się bardziej zajmuję zarządzaniem, czy technologiami. I to mi pozwoliło znaleźć taki złoty środek. Trochę to się jeszcze klaruje, ale głównie to są takie rzeczy właśnie na pograniczu technologii. Strasznie brzmi po prostu, wiesz? Znaczy, no strasznie brzmi, bo no, to jest taki temat, o którym trudno powiedzieć coś naprawdę w 2-3 minuty, tak? To musi być jakiś konkretny przykład, czy na przykład, no nie wiem, tutaj w architekturze korporacyjnej jest tam kilka działów i każdy dział to jest tak naprawdę osobny zawód. Wiesz co, po prostu ja cię, Paweł, podziwiam, no. No co zrobić, no. tak to już bywa, tak? Dobra. Ale to jest dla mnie też dopingujące. No wiem, Pawle, bo jesteś naszym wykładowcą w Asbiro, ale nie tylko, że tak powiem, naszym. Bardzo często jeździsz z różnymi jakimiś takimi odczytami, pogadankami motywacyjnymi, bla, 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 tak? Tak. To też kolejna rzecz, która wyszła naturalnie. Tak, no wyprawa, jak to wyprawa, po wyprawie sporo szumu, jak się wejdzie, jak się nie wejdzie, nie ma szumu. No i no, ktoś rzucił hasło raz, drugi, trzeci, więc ja już sobie potem ułożyłem to w jakiś taki swój format. No to jest też fajna rzecz, że warto czasami wpaść w taki wir, kiedy robi się bardzo dużo rzeczy naraz, bo wtedy zaczyna się wychwytywać, że to jest wspólne, zaczyna tak. się
wypracowywać takie automaty. I te automaty znowu nakręcają to, że zaczyna się mieć trochę więcej czasu, więc pojawią się jakieś nowe rzeczy, albo się przynajmniej człowiek wyśpi. Nawet muszę ci powiedzieć, że znalazłem takie powiedzenie, które ostatnio bardzo często stosuję. Zmęczony osioł pracuje szybciej. Jak? Zmęczony osioł pracuje szybciej. Aha, no być może. Nie, na Wikipedii kiedyś coś tam przeglądałem przez przypadek. Bardzo mi się spodobało i rzeczywiście jest ten sens, tak? Dobra, opowiedz nam o tych twoich wystąpieniach, bo byłeś w różnych tam liceach, na różnych uczelniach byłeś. I jak ci ludzie odbierają? Tak, ciekawość. To na pewno. Ja z reguły te wystąpienia, jeżeli mam, jakbyś tak powiem, przyzwolenie, zaczynam filmem Zakolkarły, który jest taką trochę historią o tym, skąd ja się wziąłem i co dlaczego. To też bardzo dobrze ilustruje, jak ja chodzę po tych górach, że no, idę w zespole, że idę za kimś, tak, przypięty do plecaka na kawałku kika trekkingowego, że to nie jest żadna historia, że ktoś mnie tam wnosi, wciąga, nie, dźwigam wszystko tak. No tak, jak każdy. No, polecieć helikopterem na górę, to żadna, że tak powiem, żadne wyzwanie. Nie, można się zabić, że tak powiem, to jest taka różnica ciśnień, że w kwestii, że tak powiem, 15 minut i dziękujemy. Na Aconcagua na 5600 było 512 hektarów. Dlatego się robiła klimatyzacja, ale to taka dygresja. Ja do każdego spotkania się przygotowuję. Zawsze to jest milion pytań, kto będzie, o co chodzi w tym spotkaniu, tak? Bo jeżeli ktoś mnie ściąga na przykład do Gliwic, czy nie wiem, do Trójmiasta, to ja chcę wiedzieć, jaki to jest cel, tak? Bo z jednej strony to jest dla mnie jakieś poświęcenie czasu i energii, a dwa, które tam przyszły. Powiedz mi w ogóle, co sądzisz o tym takim, nie wiem, rynku motywacji w Polsce, wiesz, bo ci na przykład, jak już załapałeś temat, to rynek motywacji, ja uważam tak, jeżeli ktoś przychodzi, robi takie spotkanie i faktycznie tym ludziom coś dało, no to super. Ja jednak też uważam, że takie rzeczy motywacyjne, one dotykają już tej sfery takiej emocji człowieka. I to bardzo ważne, tak? No bo motywacja to jest czasami to być albo nie mieć, być albo nie być, w sensie zrobić albo nie zrobić. Ja uważam, że tu już powinny być osoby, które są odpowiedzialne, no i które też jednak coś samemu przerobiły. Z tego względu, żeby po prostu miały świadomość, jak niektóre emocje potrafią się nie oddziaływać. Czy rynek motywacji w Polsce? Ja myślę, że to jeszcze nie jest taki rynek. To jeszcze działa trochę tak na zasadzie ciekawostki. Na razie się skacze po scenie, ale jeszcze salt się nie robi, tak? Tak, nie to, że salt, ale... Jakby to już się zaczyna formować, no bo jak się pojawiła jedna, druga, trzecia historia pod tytułem jakieś większe spotkanie, ludzie zaczynają o tym słyszeć, stwierdzają, a czemu nie spróbować. Ja mówię, to już jest taki obszar, który oddziaływuje na ludzi, tak? I ja uważam, że tutaj powinno być dużo odpowiedzialności. Ja często też po tych spotkaniach dostaję sporo maili i zawsze tym ludziom odpisuję. Często to są potem już jakieś takie dłuższe znajomości korespondencyjne, ktoś rzuci jakieś ciekawe pytanie. Poczuję się odpowiedzialnie, także skoro coś powiedziałem, komuś to dało, nie wiem, jakieś pytanie do zastanowienia i on się do mnie zwraca, to ja mogę tej osoby zostawić, tak? Dobrze, Pawle. A powiedz mi, jak siebie widzisz dalej? Wracasz z tego Mont Blanca, jedziesz załatwiać wielkie rzeczy tam do Oslo, z tego co wiem, jakieś tam te rzeczy. Oslo to jest pomysł taki, że nie udało się w kwietniu polecieć do tej mojej szkoły, bo był wulkan. Właśnie jadę tam zrobić jakieś spotkanie, potem właśnie w drodze powrotnej w Oslo będę miał prezentację w Komitecie Olimpijskim i Paraolimpijskim. To jest fajna rzecz.
tutaj to się czuję, że to jest po prostu coś super, tak? Taka wisienka. No bo Pawle, no wielkie rzeczy robisz, no wiesz, nie trzeba się tutaj, wiesz, szczypać, jesteś fajny gość, wielkie rzeczy robisz, ale powiedz, co dalej, bo wiem, że z wyprawami... To ta moja firma, bo to jest też bardzo duże wyzwanie, bo jedna rzecz to jest, jak wiesz, tak powiem, być sobie na samozatrudnieniu, zrobię sobie jedno, drugie, trzecie zlecenie, tak naprawdę mi to tak wychodzi z matematyki, jakbym sobie był tam na etacie. Ale popatrz, tobie wychodzi, a cała masa gówniarzy nie dość, że wszystko widzi, to im nie wychodzi. No powiedz, dlaczego tak jest, no? Wytrwałość. Ja jednak do niektórych rzeczy wracałem, gdzieś się tam odkładałem, wracałem, patrzyłem, że jednak to działa, to nie działa. To nie jest tak, że to było bezbolesne. Często były też historie z kątem na minusie. Ja nie jestem tutaj żadnym nad człowiekiem, ale dla mnie to jest duże wyzwanie. Ja już to zaczynam traktować tak równolegle, jako takie zmierzenie się trochę właśnie z tymi górami. Że jeżeli już jest firma, to jest firma, tak? Ona ma konkretnie działać. No, gdzie się da wejść na fajne, gładkie morze i popływać i połapać rybki, to super, ale w biznesie to z reguły to są rekiny i podcinanie gardłów. Także na pewno ta firma chce skończyć książkę, bo ona tak ciągle gdzieś się mieli i odchodzi na plan dalszy. No tyle roboty jest, tak? Ja, będąc informatykiem, zaniedbałem jedną rzecz, którą swobodnie mogłem robić, a mianowicie mieć bloga. No właśnie. Położyłem to równo przez 2 lata, po prostu... To już tak traktuję jako taki punkt honoru, że no ciężko spojrzeć w lustro. No ale słuchaj, no zapracowany jesteś, no to wiesz, no to nie, ja myślę, trudno że to ci się dziwić. Tak. Wiesz, Pawle, gdybym ja prowadził taką wielką firmę, jak prowadziłem, no to ja bym nie miał czasu na to, żeby kontestacje na przykład prowadzić i bloga, i Milioner Magazyn, wiesz, no to jest, wiesz, no. Ale na to jest sposób. Jakby też jest taka jedna ważna rzecz, którą ja się nauczyłem, że... Próbowałem wszystkiego, wiesz? Trzeba nauczyć się prosić o pomoc i też z tej pomocy korzystać. No i ja myślę, że na przykład z tej naszej rozmowy, teraz tej dzisiejszej, jeżeli ona będzie nagrana, to przypuszczam, że dałoby się wykroić 15 postów na bloga. No, o minimum. Wątki. Jakbyś jeszcze to dobrze rozpisał. A właśnie, z pytaniem o pomoc, no bo założę się, że tobie o wiele ludzi, że tak powiem, łatwiej ci pomagają niż mi na przykład. Idziesz do urzędu, powiesz, nie wiesz, co wpisać w PIT-ie na przykład, no to przecież ci od razu ktoś pomoże, tak? Znaczy tak, to jest taka historia, że... A mnie zwyzywają czasami. Nie. Ja myślę, że to jest jakby inna rzecz. No ja mam tutaj, no, w moim przypadku wiele sytuacji to jest bardzo jakieś takie oczywiste utrudnienie, tak? Że coś mi jest ciężej zrobić. Druga sprawa jest też taka, że nie jest tak, że wszyscy pomagają, tak, w tych przysłowiowych tramwajach. Ja czasami na przykład 3 razy muszę się zapytać, jaki będzie przystanek i w końcu ktoś tam powie, a wie pan taki czy taki. No bo może nie machnąłeś tą białą laską? No, a to nie chodzi o machanie białą laską, tak, jest z tym, ile jest ludzi, jest tyle charakterów i jakby no ja też czasami tam nie mam jakiś tam gorszy humor. Ja myślę, że z pomaganiem chodzi o to, żeby jakby wiedzieć, gdzie fajnie, żeby ktoś mi pomógł, bo tak naprawdę chodzi o jakąś rzecz, która mnie blokuje, jest jakąś tam małą sprawą, szybko do załatwienia i idę dalej. A kiedy pomaganie tak zaczynamy traktować jako taką piękną rankę dookoła czegoś, co się nazywa wyręczanie. Oho. No dobrze, ale... znaczy inaczej. Do czego dążyłem, zadając ci to pytanie, tak? Po prostu szukałem tego, w jakich dziedzinach życia jest ci łatwiej. Łatwiej ci znaleźć sponsora. Łatwiej ci poprosić kogoś o pomoc. To nie jest tak, że łatwiej, żeby znaleźć sponsora. W zeszłym roku wysłałem chyba 200 ofert.
No dobrze, ale gdybyś był takim samym Pawłem, ale byś widział, no to byś musiał 500 wysłać. Przynajmniej takie jest moje zdanie, tak? No bo to, wiesz, no to jest medialne, to jest historia, tak? To jest twoja przewaga konkurencyjna, tak? No tak, ale słuchaj, Kinga Baranowska widzi. Nie znam. Jeździ w górę. Ale jej nie znam jeszcze. No, widzisz. A musisz mnie z nią poznać. To znasz mnie tysiączniki, teraz jest na K2. No wiesz, spokojnie, też tam pojedziesz, tak? Ale popatrz. Nie, tam nie. Wiesz, no ale ona jest kobietą, no to wiesz, no to się uśmiechnie. No ale fajnie, ale Krzysztof Wielicki, no też się wspinał koronę Himalajów. No Leszek Cichy, tak? Którym teraz się wybieram. No dobrze, Pawle, ale ile... Jaki odsetek ludzi niewidomych łazi, a jaki odsetek ludzi widomych? No to po prostu ty tu jesteś, ale wiesz, ile jest formuła. Ale ile jest ludzi widzących na świecie, ile jest ludzi niewidomych na świecie? Dobra, Pawle, nie grzesz skromnością. Ja i tak jestem za tym, że tobie jako osobie niewidomej to jest twoja przewaga konkurencyjna nad innymi, na pewno. Na pewno jest ci łatwiej prosić ludzi o pomoc i o wiele częściej ci pomagają, chętniej. Jakie jeszcze, inaczej, jakie jeszcze plusy widzisz w tym, że nie widzisz? O. Mogę czytać po ciemku. Dobre, ale czekaj, bo ty czytasz tak, że skanujesz książkę i ci tam jakaś tam Iwona czyta, tak? Tak, syntezator, tak. No to przecież ja też tak mogę robić, no to wiesz, to nie jest, no że jakaś tam przewaga. No wiesz, to ciężko, no ciężko powiedzieć, tak, bo Kamil, dla mnie to jest już taki stan normalny, tak, się nie zastanawiam, gdzie mi jest łatwiej, gdzie mi jest trudniej. Mhm. Jakby wiesz, no są takie sytuacje, które na przykład wiesz, no mnie odcinają, pomimo tego, że taką czy inną wiedzę mam informatyczną, jest wiele narzędzi, które są na tyle niszowe, że niekoniecznie jakby no jest sens je dostosowywać do tego, żeby współdziałały z moim syntezatorem, a służą do modelowania na przykład, nie wiem, procesów czy danych i nie działają. I koniec, a wiesz, firma wydała na narzędzia w okolicach 200 tysięcy złotych i nie wyjdą z tego, tak? I ja wtedy okej, w tym projekcie, ale już na przykład nie rzecz ABC, ale tylko D. Aha, no to są jakieś, no na pewno są ograniczenia, ale ja jednak staram się, no bo chciałem zakończyć... Jak w ulicy, to nie oglądam się za laskami. No to jest ograniczenie, tak? Słuchaj, Pawle, no bo chcę tą audycję, bo już zbliżamy się do końca. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to wdzwońcie się 222-195-321, a na Skype'ie to na pewno wiecie, bo to kontestacja.com przecież. Słuchaj, chciałem tą audycję po prostu zakończyć takim po prostu zdaniem, że no masz tą cholerną wadę, tak, czyli to niewidzenie, ale pomimo tego, że no to jest wada, no, obiektywnie rzecz biorąc, ty zrobiłeś z tego przewagę konkurencyjną. No jeżeli tak to wygląda, no... No ale to powiedz, że źle mówię, albo Kamil pieprzysz i nie, tak dalej. Nie, znaczy chodzi o to, że ja niekoniecznie tak o tym myślę. Ja myślę, że ja bardziej po prostu chcę nadal robić jakieś normalne rzeczy, tak? Jakby nie chcę zrezygnować z tego, co sobie zaplanowałem, co chciałbym robić, tylko przez to, że tam 15 lat temu mi się tam przytrafiło stracić wzrok. No to nie wchodzę w jakieś rzeczy, które nie mają tam kompletnie sensu, tak? Że to by było tam więcej pracy niż w wyniku. Ale czy to jest przewaga konkurencyjna? Nie, no z drugiej strony budować sobie przewagę konkurencyjną na czymś takim. Dobra, Paweł, powiedz mi, gdzie kolejna wyprawa oprócz tego Mont Blanca? Mont Blanc, potem nie wiem. Tak naprawdę to chyba ja będę potrzebował trochę czasu, żeby w końcu właśnie książkę, blog. Zresztą no może właśnie kilka jakichś spotkań w Polsce w końcu, bo będzie spokojnie i będę mógł gdzieś pojechać, bo się ktoś odzywa na przykład czy ze szkoły, czy ze szkoły integracyjnej. Wypraw. Chciałbym chyba pojechać na taką wyprawę, która nie będzie wyczynowa. To znaczy? Nie będzie tak do końca czegoś do zdobycia, tylko jedna taka wyprawa pod tytułem okej, śpi się w tym namiocie, tak, śpiworze i tak dalej. Na zasadzie, no, kubek się ma jeden, to tak najpierw wódka chińska, potem herbata, ale bez wyczynu. Żeby bez wyczynu? Tego wyczynu na karku. Znaczy, no tak, jakieś rysy byś sobie zdobył, tak? No to chyba tak, dla ciebie jest niewyczyn. No to jest wyczyn, tak na polskim tytule.
Dobrze, Pawle. Słuchaj, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Może do słuchaczy naszych masz ochotę coś powiedzieć od siebie? No ja myślę, żeby próbowali różnych rzeczy, jak już im coś zaczyna wychodzić, to żeby na jakiś czas przy tym zostali. Nie muszą robić czegoś całe życie, ale jeżeli przez jakiś czas im to zajmie, że tak powiem, pasję i energię, to super. Plus jeszcze jedna taka rzecz. Jeżeli się lenią i odpoczywają, to niech też to robią po prostu w stopniu doskonałym, bo to jest też bardzo potrzebne. Jeżeli ktoś by chciał się odezwać, to mój e-mail to jest pawelmałpa@urbanski.com. pawelmałpa@urbanski.com. Zresztą Kamil może gdzieś tam zawiesić. Jasne, przeze mnie się można kontaktować bez najmniejszego problemu. A Pawła zobaczymy w październiku u nas na Asbiro. Będziesz wykład prowadził. Tak. Więc... No, nie ma problemu, jestem w okolicach Warszawy, gdzieś tu się błąkam, straszę w nocy na ulicach. Dobrze. Pawle, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Wracaj do wypełniania papierów na tego Mont Blanca. A ja co? No, jak mogę tą audycję zakończyć? Ano w ten sposób, że no chyba, Pawle, zagraliśmy dzisiaj na nosie tym, co uważają, że jakieś tam studia czy jakiś tam etat to jest jakaś przeszkoda do tego, żeby no, dojść do czegoś, tak? Żeby zdobywać te swoje szczyty, cokolwiek, ktokolwiek sobie pod tym słowo szczyt wstawi, tak? Wiesz, więc jak się okazuje, można, tak, Pawle? No, myślę, że tak, ale tak właśnie rozsądnie, tak? Tak jak naprawdę tam w górach, tak? Tam nie ma żadnej historii heroicznej walki, tam jest taki zwykły, czysty rozsądek, no. Czysty rozsądek. No, siedzimy w namiocie, no. Dobrze powiedziane, czysty rozsądek. Dobra, kończymy. Dziękuję ci, Pawle, za rozmowę. Życzę sukcesów na wyprawie. Trzymaj się. I do usłyszenia, moi drodzy, za tydzień. No, kochaj wszystkim, cześć. Albert, wychodzimy!